Oswald Jeffrey Smith Mąż którego Bóg używa. Rozdział pierwszy. Modlitwa urodzinowa. Dnia 8 listopada 1927 roku, w którym kończyłem 38 rok życia, westchnąłem do Boga taką modlitwą. Cytat Panie, uczyń mnie mężem według Twojego serca. W tym momencie praca moja zniknęła mi sprzed oczu. Rzeczy, które przedtem wydały mi się ważne, zniknęły. Wszystko to, czym się dotąd interesowałem, zajęło drugorzędne miejsce i odczułem, że jedyną rzeczą, która ma naprawdę znaczenie, to moje wewnętrzne życie z Bogiem. To jest właśnie rzeczą istotną. Zatopiony w modlitwie, chodziłem po moim gabinecie tego dnia, Ustawicznie powtarzając w duchu. Cytat. Panie, uczyń mnie mężem według Twego serca. Modlitwa ta łączyła się w duszy mej ze słowami tego hymnu. Ja pragnę, drogi Panie, mieć serce szczere, czyste, mieć serce słońca pełne, bez chmur, bez cieni, chryste. Chcę serce mieć podobne do Twego serca. Boże, białe jak śnieg, twa łaska, mi tylko dać go może. Zrozumiałem jak nigdy przedtem, że rzeczą prawdziwie wielką nie jest praca, którą wykonuję, książki, które piszę, kazania, które wygłaszam, tłumy, które zgromadzam i sukcesy, które jakoby zdobywam, ale że ważne raczej jest życie które prowadzę, myśli, które są w sercu moim, świątobliwość serca, sprawiedliwość w praktycznym życiu, słowem, moje przemienienie się przez Ducha Świętego na podobieństwo Chrystusa Pana. Słowa cytat aby móc bliżej chodzić Pana, stały się memu sercu bardziej bliskie i posiadające nowe, głębsze znaczenie. Serce moje boleśnie odczuło tęsknotę za takim właśnie stanem. Cytat: Żebym go poznał, tak modlił się wielki apostoł. Cytat: Chrystus w Was, powiada na innym miejscu, a potem mówi: Cytat: Żyje we mnie Chrystus. Tak, cytat: Z Bogiem chodził Noe. I chodził Enoch z Bogiem. Czyż nie mógłbym i ja? Czyż nie jestem ja sam Bogu daleko droższy, aniżeli moje prace, moje osiągnięcia? Bóg pragnie mnie, a nie tylko mojej służby. Cytat. Weź miłości mojej zdrój, wszystkie rany serca zgój, abym kiedyś wiecznie miał w społeczności Twojej dział. A potem Pan poprowadził mnie sam w modlitwie, która miała uczynić ze mnie człowieka według jego serca, a prośby wynurzone w tej modlitwie były następujące: Cytat. Panie, oto moje ręce, poświęcam je Tobie, oby nigdy nie dotykały niczego, czego Ty nie życzysz sobie, aby nie dotykały albo nie czyniły czegokolwiek, co by Cię nie uwielbiało. A tu oto są nogi moje, poświęcam je Tobie, oby nie szły nigdzie, gdzie nie można by zobaczyć Ciebie. Tu, Panie, są oczy moje, oby nigdy nie patrzyły na takie rzeczy, które by zasmucały Twojego Ducha Świętego. Oby uszy moje nigdy nie słuchały niczego, co nie przynosi czci imieniu Twojemu. Oby usta moje nigdy nie otworzyły się dla wypowiedzenia słowa, którego bym nie chciał, abyś Ty je usłyszał. Oby umysł mój nigdy nie przetrzymywał myśli albo wyobrażenia czegoś, co osłabiałoby świadomość Twojej obecności. Oby serce moje nie znało innej miłości i nie miało upodobania w żadnym uczuciu, które z ciebie nie pochodzi. Amen. Cytat. Panie, Tobie składam już, czas, przyjaciół, skarb, co śni. Duszo, duchu, Panu służ, wiernie i powietrzne dni. A gdy tak się modliłem, te słowa stanęły przed oczyma mojego serca. Cytat, proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą. Świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą, a nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. List Pawła do Rzymian, rozdział 12, werset 1 do 2. A potem to słowo. Cytat. Niechże tedy nie króluje grzech w śmiertelnym ciele waszym, żebyście Mu posłuszni byli w porządliwościach Jego, ani stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi, ale stawiajcie siebie samych Bogu, jako z umarłych żywi, i członki wasze orężem sprawiedliwości Bogu. Albowiem grzech panować nad wami nie będzie. List Pawła do Rzymian, rozdział szósty, werset dwunasty do czternastego. Stwierdziłem ponad wszelką wątpliwość, że Bóg żądał skupienia całej mojej uwagi. Wszystko inne musi zająć podrzędne miejsce. Przyjaciele i ukochani, dom, pieniądze, praca, wszystko to, choć to rzeczy same przez się dobre... Musi ustąpić, aby dać miejsce Chrystusowi. We dnie i w nocy cała moja niepodzielna uwaga musi się skupić na nim. Bóg na pierwszym miejscu. Takie musi być moje nastawienie w stosunku do niego. Tylko wtedy będzie on mógł mi błogosławić i mnie użyć. Tylko w ten sposób mogę zadość uczynić pragnieniu jego miłującego serca. Albowiem uświadomiłem sobie, że nikt i nic nie śmie stanąć pomiędzy mną a moim Bogiem, że podobnie jak w uczuciach żony, mąż jest na pierwszym miejscu i na odwrót. Tak Bóg musi znaleźć się na pierwszym miejscu w moim sercu. I podobnie jak nie jest rzeczą możliwą, aby małżeństwo było szczęśliwe, jeśli czy to mąż, czy żona nie skupiają swojej uwagi, Wyłącznie wzajemnie na siebie, tak też i moja społeczność z Bogiem będzie mogła być tylko wtedy zupełna, gdy jemu poświęcę niepodzielnie całą moją uwagę. On pragnie, aby ustawicznie był mu towarzyszem. Dla Jezusa wszystko, zawsze, odkupionej duszy siły, wszystkie myśli, słowa, czyny, wszystkie me dni i godziny. A to, czego żądał ode mnie onego dnia, żąda w równej mierze od wszystkich. Czyż mielibyśmy odmówić Mu tego, do czego ma pełne prawo? Czyż istnieje cokolwiek na świecie, co zasługiwałoby na równie wielką uwagę, o którą upomina się nasz Bóg? Dlaczego zatem wstrzymujemy się z oddaniem Mu tego, o co prosi? Czy można prawdziwą radość znaleźć poza Bogiem? Czy jakieś rzeczy mogą zaspokoić nas? Cytat. Nie w tym, że kto ma obfite majątności, żywot jego zależy. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, werset 15. Bóg stworzył nas dla siebie. Tęskni za społecznością z nami i połączeniem się z nami. Jego planem i celem dla nas jest nic innego, jak to, abyśmy chodzili z Nim chwila za chwilą, właśnie tutaj, w pośród tego złego i przewrotnego świata, który nie chce znać odosobnionego od grzechu, świętego, przez Ducha Świętego, kierowanego życia, od świata, którego bogiem jest szatan. Bóg chce, abyśmy chodzili podobnie, jak czynili to wielcy mężowie Boży którzy pielgrzymowali tą drogą przed nami, jako goście i przychodnie, na ziemi, która ukrzyżowała naszego pana. To jest Jego zamiarem wobec nas i to jest Jego celem. Jakżebyśmy śmieli pana naszego rozczarować, równocześnie tracąc możliwość otrzymania od Niego pochwały. Bóg życzy sobie, abyśmy byli w stu procentach Jego własnością. Zachodzi więc pytanie, czy jesteśmy całkowicie oddani Jezusowi Chrystusowi? Czy jesteśmy zupełnie Bożymi? Uważajcie, nie w dziewięćdziesięciu, ale w stu procentach, bez reszty oddani naszemu Bogu. A zatem, prośmy Go, aby nas zechciał odłączyć od rzeczy, aby odłączył nas od świata, od niewłaściwego ustosunkowania się do naszych rodzin i domów od tego wszystkiego, co zawiera w sobie słowo ciało, aby nas tak od tych rzeczy odzwyczaił, abyśmy mogli na nim skupić całkowicie naszą uwagę. Wiele rzeczy jest w ciele takich, które są słuszne według prawa, ale czy potrafimy odmówić sobie nawet takich właśnie rzeczy dla dobra służby Królestwa Bożego, jeśli na przykład nasza usługa spowodowałaby konieczność opuszczenia naszych ukochanych, nawet niekiedy na długi okres czasu, tak abyśmy mogli być zupełnie Bożymi? I czy potrafimy dzięki Jego łasce tak się wznieść ponad ten świat i ciało, w naszym oddzieleniu się dla Pana Jezusa samego, przez Jego ducha, który mieszka w nas, że stwierdzamy, że moc Jego jest wystarczająca, aby żyć całym sercem tylko dla Niego, wykrzykując z serca przepełnionego uwielbieniem, Cytat. Jezus zaspokaja. Oto, czego mnie nauczył, i to jest to, co mam na myśli, gdy mówię o tym, aby być w zupełności Bożym i całym sercem oddanym Panu Jezusowi Chrystusowi, w stu procentach Jego własnością, stając się w ten sposób mężem według Serca Bożego. Tak więc, być mężem według Serca Bożego, czy chodzić z nim chwila za chwilą nie czynić niczego, co mogłoby go zasmucić, albo spowodować jego niezadowolenie znaczy prowadzić życie, znaczy postawić Boga na pierwszym miejscu, znaczy prowadzić życie praktyczne, tchnące sprawiedliwością i świątobliwością przed nim, skupić całą uwagę na nim i całym sercem go miłować. Pamiętajcie, że Dawid był mężem według serca Bożego. Jeśli mógł nim być Dawid, po swoim upadku, czemu nie mógłbym ja nim być, a czemu nie ty? Cytat. Ale Daniel postanowił w sercu swoim, żeby się nie mazał. Księga Daniela, rozdział pierwszy, werset ósmy. Postanówmy i my, a Bóg da nam moc ku wykonaniu. W ten tylko sposób stajemy się chrześcijanami, podobnymi Chrystusowi. Jest to też najwyższym celem Bożym, jeśli chodzi o nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna, abyśmy byli przemienieni na Jego obraz i podobieństwo. Być chrześcijaninem przez dziesięć lat i nie stać się bardziej podobnym do Pana Jezusa, aniżeli w chwili uwierzenia, to prawdziwa tragedia. Są tacy, którzy na tej drodze byli tylko sześć miesięcy, a są bardziej podobni do Chrystusa, aniżeli inni, którzy już szli tą drogą przez sześć lat. Tylko ci, którzy spędzają wiele czasu w Jego obecności, mogą w ogóle stać się Jemu podobni. Tylko ci, którzy Jemu poświęcają całą swoją uwagę, będą mogli naprawdę poznać Go. Aby od Niego otrzymać to, co najlepszego, musimy i my dać Jemu to, co mamy najlepszego. Aby się stać mężami i niewiastami według jego serca, trzeba Jemu poświęcić całą swoją uwagę. Aby zdobyć, musimy poświęcić, aby dostać, musimy dać. O, jak słodkie jest takie życie, w którym wolno nam się cieszyć, społecznością z Nim. Nie ma niczego temu równego na świecie. Nie byłby rekompensatą za utratę tej społeczności wszelki sukces tego świata. On jest w prawdziwie, cytat, lilią przy dolinach, różą sarońską, gwiazdą jasną i poranną, zacniejszy nad innych dziesięć tysięcy, wszystek pożądany. Przyjaciele nie mogą nigdy być tym wszystkim, nawet ukochani zawodzą, pieniądze przynoszą za sobą brzemiona, a słowa gorycz. Ale Pan Jezus cudownie zaspokaja. Bóg nigdy nie zawodzi, chodzić z Nim razem jest najsłodszą rzeczą na świecie. Mieć świadomość, że wszystko jest w porządku, że nic nie stanowi przeszkody w społeczności, że żadna ciemna chmura grzechu nie przesłania Jego oblicza. O, to zaiste jest niebem. Już być pańskim, co za radość. Tak, przenika mnie na wskroś. Każdy talent składam jemu, Jego wolę czyniąc tu. A tak módlmy się, bądźmy w tej modlitwie szczerzy i życiem naszym ją potwierdzajmy. Cytat Panie, uczyń mnie mężem. Według serca twego.